31 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Za nami ostatni weekend wakacji. W powiecie bełchatowskim, jak i w samym mieście sporo się działo. Swój jubileusz świętowali strażacy ochotnicy. Nie zabrakło także letnich pikników i sportowej rywalizacji. Ten weekend obfitował w wydarzenia. W minioną sobotę świętowali strażacy ochotnicy. Bełchatowska Ochotnicza Straż Pożarna działa od 120 lat. Jest to naprawdę najpiękniejszy jubileusz, tym bardziej, że jesteśmy jedną z najstarszych organizacji działających w Bełchatowie, tutaj na terenie miasta. Na całe szczęście sytuacja pandemiczna troszkę odpuściła, dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować nasze obchody 120-lecia. Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie to jednostka wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie służy w niej 82 druhów. Ja jestem w jednostce 22 lata, także może to mało, może to dużo. Przeszedłem praktycznie wszystkie szczeble. Prezesem jestem od 2011 roku. Obecnie posiadamy 80 członków, posiadamy dwa samochody bojowe plus jeden kwater mistrzowskich. Rocznie bierzemy udział w około ponad 200 akcjach. Wartym też jest podkreślenia fakt, że w tamtym roku byliśmy drugą jednostką w województwie łódzkim, która najczęściej wyjeżdżała do akcji ratowniczo-gaśniczych, także robi to wrażenie. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki przed budynkiem OSP przy ulicy Bawełnianej. Następnie strażacy w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerowali do kościoła przy ulicy Kościuszki, gdzie odprawiona została msza święta. Na placu Narutowicza, w miejscu historycznej siedziby bełchatowskiego OSP, odbyły się oficjalne uroczystości, podczas których uhonorowano druhów. Brązowe, srebrne i złote krzyże zasługi wręczył Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy przekazuję serdeczne i gorące pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim dla strażaków, którzy są skupieni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie, którzy dzisiaj obchodzą tak piękny jubileusz, wyjątkowy z tego względu, że przecież straż powstawała wtedy, kiedy jeszcze Polska była pod zaborami. Dlatego też ten okres świadczy i trwałość organizacji świadczy bardzo dobrze i bardzo mocno o tym, że społeczeństwo zawsze na tym terenie było zaangażowane w sprawy społeczne, zawsze było związane to z troską o dobytek, o ludzi, o zwierzęta. Na początku działalności i dobrze, że taka piękna uroczystość się odbywa. A pan prezydent też, mając świadomość zaangażowania tych społeczników na tym terenie, którzy służą wszystkim, jeśli chodzi o ochronę pożarową, a także dzisiaj straż zmienia swoją formułę, bo bardzo dużo zdarzeń, którymi zajmują się strażacy, także ochotnicy, dotyczy czynności różnego rodzaju drogowych czy ogrodowych. Pan prezydent swoim postanowieniem chciał też uczcić, dowartościować te poszczególne osoby, które na tym terenie, w tym mieście, w tym regionie działają na rzecz społeczności lokalnej, stąd też te odznaczenia. Myślę, że to jest u naszych członków zaszczepiony honor i chęć pomagania, tym bardziej bezinteresowna chęć pomagania innym. I myślę, że to jest ten impuls, który pcha tych ludzi
w nasze szeregi. My się tym bardziej cieszymy. Mamy rodziny strażackie u nas w jednostce i po kolei dziadek był w straży, syn był w straży, teraz wnuczek jest w straży, także to po kolei tak idzie. Nasze marzenia to są przede wszystkim takie marzenia, gdzie wyjeżdżamy do akcji i wszyscy cali i zdrowi wracamy z tej akcji. To jest nasze największe marzenie, żeby się nikomu nic nie stało. To jest marzenie numer jeden. Następne marzenia, wiadomo, wymiana taboru samochodowego, dążenie do wymiany sprzętu, tym bardziej wchodzą coraz to nowsze nowinki techniczne. Staramy się to uzupełniać oczywiście w ramach możliwości, ale ten sprzęt niestety jest naprawdę drogi, to są strasznie duże środki finansowe, ale nie narzekamy, tu współpracy ze starostwem, z urzędem miasta, staramy się ten sprzęt uzupełniać, także uważam, że jest nieźle. Dostojnym jubilatom z OSP Bełchatów składamy najserdeczniejsze życzenia oraz życzymy nieustannej opieki świętego Floriana. Cykl wakacyjnych imprez w mieście zakończył piknik w harmonii z naturą, który zorganizowano w minioną niedzielę w parku przy Muzeum Regionalnym. Tak naprawdę te wszystkie stoiska, które są, one oferują cały wachlarz różnego rodzaju informacji. Od tego, jak wykorzystać w sposób najbardziej efektywny OZE w domu, można sobie przygotować własnoręcznie ekokosmetyki, jest sporo atrakcji dla dzieci, zabaw, jest coś dla ciała i coś dla ducha. Na pikniku nie zabrakło targów ekologicznych, warsztatów i prelekcji. Można było na przykład samodzielnie przygotować ekologiczne kosmetyki. Na moim stoisku, zapraszam wszystkich serdecznie oczywiście, możemy sobie wykonać kosmetyk naturalny albo ewentualnie taki płyn do czyszczenia powierzchni. Wszystkie te produkty, które możemy wykonać, są ze składników, które każdy z nas ma w swoich kuchniach tak naprawdę. Robimy na przykład płyn do powierzchni zaledwie z kilku składników: woda, kwasek cytrynowy i oleje eteryczne. Możemy zrobić sobie fajną, na przykład pachnącą sól do kąpieli, tak? Gdzie tak naprawdę potrzebujemy też tylko soli, ewentualnie jakichś przypraw, płatków, kwiatów suszonych. Tego tak naprawdę mamy teraz dużo, bo mamy właściwie sezon w pełni, taki roślinno-ziołowy. Więc możliwości jest tak naprawdę dużo. Najważniejsze jest, żeby znać po prostu te podstawy, tak? Mniej więcej te proporcje, żeby były zachowane. Myślę, że jest to fajna alternatywa dla takich kosmetyków z drogerii, ponieważ teraz jest też taki trend eko bardzo w modzie, za który często przepłacamy tak naprawdę, tak? A możemy sobie zrobić naprawdę przeróżne fajne rzeczy w swoim domu. No i sprawia też nam to dużo frajdy jednak, nie? Bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku. Dla najmłodszych były także gry i zadania nawiązujące do ekologii. Stoiska, gdzie można było własnoręcznie wykonać na przykład biżuterię, spróbować zrobić papier czy sprawdzić, jak powstaje energia ze słońca. Chętni mogli także wygodnie się rozsiąść na leżakach i obejrzeć przedstawienie teatralne. Nieco starsi natomiast pod okiem instruktorów z klubu sportowego Nordic Walking Bełchatów mogli posłuchać, jak prawidłowo chodzić z kijami. W Kleszczowie kończyli wakacje sportowym akcentem. Na zielonych terenach obok Solparku zorganizowano imprezę biegową. Jest to kolejna impreza masowa bieg ulicami Kleszczowa, kolejna edycja. Po dłuższej przerwie, bo to jest 2 lata, nie było organizowane. Dzisiaj jest bardzo piękna ta impreza, bo dopisali biegacze, a tym bardziej cieszymy się z tego, że było bardzo dużo dzieci, no całe rodziny. Z tego się cieszymy, będziemy to kontynuować. Chętnych, by wziąć udział i sprawdzić swoją kondycję, nie brakowało. Pakiety startowe rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Uczestnicy biegu głównego do pokonania mieli nową trasę, która w całości prowadziła po terenach gminy Kleszczów. Do pokonania było 10 kilometrów. Biegną ulicami Kleszczowa poprzez kolejne wioski. Chcemy pokazać też jak gdyby całe tutaj oblicze Kleszczowa, piękno Kleszczowa, bo ulice i no, infrastruktura tutaj Kleszczowa jest bardzo piękna. No i chcemy pokazać to na całą Polskę. Są na pewno mieszkańcy Kleszczowa, biorą udział w imprezie, ale też osoby spoza. Oczywiście, jak patrząc na przekrój startujących z całej Polski, no większość jest oczywiście tutaj Bełchatów, Radomsko, ale u nas też w związku z tym, że te biegi są tutaj kontynuowane, stworzyła się nawet
grupa pozytywnie zabieganych i to są mieszkańcy Kleszczowa. Jest to bardzo fajna grupa i startuje też po całej Polsce. Dwóch lat gdzieś biegam, a impuls do biegania, no nie wiem, chęć ruszenia się i zrobienia czegoś dla siebie. Czy gmina Kleszczów zachęca do biegania? W sensie są tutaj takie tereny odpowiednie, żeby sobie pobiegać? No myślę, że tak, bo jest dużo ścieżek rowerowych, gdzie można pobiegać, jest stadion, z którego można korzystać, także no jest gdzie pobiegać, jeśli się tylko chce. Punktualnie o godzinie 13 ochotnicy wystartowali. Na linii mety pierwszy pojawił się Dmitro Musiaczenko z Łodzi. Zajęło mu to 31 minut 50 sekund. Drugi był Aleksander Dragan z Kielc, natomiast trzeci Michał Drążek z Bełchatowa. Oklaski od kibiców dla uczestników kleszczowskiej dziesiątki. W całym kraju aktywowano niemal 3 miliony bonów turystycznych oraz opłacono nimi noclegi i imprezy turystyczne. Wypoczynek dzieci z Łódzkiego został opłacony bonami o łącznej kwocie przekraczającej 103 miliony złotych. Rodzice z województwa łódzkiego aktywowali już niemal 70% wszystkich bonów turystycznych przypadających na dzieci z naszego regionu. Aktywowano 181 tysięcy bonów, z czego ponad 100 tysięcy wykorzystano już całkowicie w 100%. Wypoczynek dzieci z Łódzkiego został opłacony bonami o łącznej kwocie przekraczającej 103 miliony złotych. Osoby, które jeszcze nie aktywowały bonu, a w województwie łódzkim mamy takich nieaktywnych bonów około 83 tysięcy, mają czas na aktywację bonu do 31 marca 2022 roku. Ten bon nie podlega wymianie ani na gotówkę, ani na inne środki płatnicze, dlatego żeby nie przepadł, do końca marca 2022 roku należy zapłacić nim za usługę turystyczną, za hotel, za obóz żeglarski, który może odbyć się później. Ważne, żeby sama płatność bonem nastąpiła do końca marca przyszłego roku. Płatności bonami turystycznymi przyjmuje obecnie około 28 tysięcy przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, które świadczą usługi hotelarskie lub oferują imprezy turystyczne w Polsce. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu 500+ im nie przysługuje. Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon również w wysokości 500 zł. Ci rodzice, którzy nie aktywowali jeszcze bonu, mogą to zrobić na platformie usług elektronicznych ZUS w zakładce ogólny. W menu bocznym trzeba tam wejść w zakładkę Polski Bon Turystyczny, a następnie Mój Bon. I po potwierdzeniu swoich danych i aktywacji bonu rodzic otrzymuje specjalny kod płatności, który później powinien podać podmiotowi turystycznemu realizującemu usługę turystyczną. Każda płatność bonem będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie. Bonem turystycznym można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania jego całkowitej kwoty. W przypadku pytań o bon turystyczny, jego aktywację i płatności zachęcamy do kontaktu ze specjalną całodobową infolinią pod numerem telefonu 22 11 22 111. Infolinia ta działa przez cały tydzień. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 140, natomiast liczba wykonanych testów 122, w tym 0 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 28 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Jedna osoba zmarła, nie posiadała ona chorób współistniejących. Liczba osób
objętych kwarantanną wynosi 3828, natomiast liczba wykonanych testów 3380, z czego 30 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 285 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 5. To wszystkie informacje w dzisiejszym Telediniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.